Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Ojciec Dwójki Dzieci. Zapraszam was na potwornego sklepa. Pokażę wam talię. Oczywiście Gozdan, pozdrawiam go bardzo serdecznie, podsyła mi talię co jakiś czas. W zasadzie jadę na czym on gra. Nie szukam talii, bo naprawdę te perełki, które on mi podsyła, bardzo mi się podobają. Później jak się tak do nich przywiążę, to tak nimi siekam. Chociażby miały być słabe, to i tak nimi gram. Tak tutaj w końcu gram sklepem na potwornym sklepem, także we frakcji potworów. Mamy Dagona, klucznika. Klucznik, jak nie mam, jest do wyciągania ciekawych jednostek. To może być bardzo, bardzo ciekawe zagranie, ale to oczywiście sytuacyjna karta jest. Może też się okazać, że on się nie przyda lub będzie dosyć słaby, ale wątpię. To mało prawdopodobne. Miruna, no to jest karta, która jest dość specyficzna. Ja ją bardzo lubię i grałem bardzo często Mirunę. Ona, że tak powiem, opluwa przeciwnika. Nie jest łatwa do zagrania, bo musimy oczywiście odpowiednio te karty ustawić i postarać się, żeby mieć tą przewagę kart, żeby Miruna nie została ściągnięta z żadnej karty. I też liczyć na to, że przeciwnik nie będzie wiedział, że mamy właśnie Mirunę. I oczywiście to jest ostatnie zagranie nasze, przedostatnie. Girls, do wyciągnięcia złotej karty, srebrnej, wiadomo o co chodzi. No i sklep. Z sklepem staramy się oczywiście dociągnąć kolejną kartę, żeby mieć przewagę. No ale to jest oczywiście też zależne od sytuacji, czasami się opłaca coś innego wybrać. Mamy przerazę, tak samo karta Advantage, kuchta, szepciucha i przątka to są akurat karty dobre do odcydzania się właśnie w talii szupa. Jako, że każda z kart musi wystąpić tylko raz, tak to ma naprawdę dobrą synergię, bo jednym zagraniem wyrzucamy trzy karty. Także to jest ok. Ozrel do jedzonka. Nekurat dlatego, że mamy wilkołaki. No i zobaczcie sami. Tutaj możemy napotkać na trzaskający mróz i blask księżyca, którego byśmy nie chcieli mieć. Również mglak jest niepożądany, więc na mglaka mamy Dagona. Trzaskający mróz tutaj mamy z ogara dzikiego gonu i syrenę. Syrena wyrzuca nam blask księżyca. Także nie chcielibyśmy, żeby te spele, karty specjalne zostały nam na łapce. Bo będziemy mieli po prostu martwą syrenę czy ogra dzikiego gonu. Koniec ględzenia, zacznijmy grać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Cóż. Sam jestem ciekaw, jak to wypadnie. A tak w ogóle to przydałoby się odpalić słuchawki. O, jest, są. Masz serce, Ankreid. Mam. Dobrze. Jedzie dzikiego gonu. Dobrze. Zaczynamy zabawę. Mamy syrenę. Syrena ma synergię z wilkołakiem. Sprawdźmy tak. Zresetowanie jednostki. Może się przydać. Nie powiem, że nie. Może wilkołak? Albo zemsta. O, okej. Okay. Dobra, wiedźmy są. Z nich się wysypiemy. Viola P! Z jakąś Polką gramy. Dobrze. Dobrze, Violu. Syrena, żeby się odsadzić. Ciach. Z czego ona nam wyjedzie? Nie no, mgła? Ależ tak nie można. Uff.
Cyklop. Powiedzmy, że cyklopem nie stracimy tych punktów. Ciach za dwa. Niech będzie. No i on nam przeciągnął jednostkę. Co za cwaniara jedna. Dobra. Okej, okay, skoro ono tak, to my zajmujemy gęstą mgłę. Rzucamy mglaka. 12 punktów przewagi. Brzydko. Brzydko, brzydko. Ja bym sobie rzucił przerazę. Ciach. To było bardzo ryzykowne i nie grajcie nigdy, tak? Dlatego, że miałem tutaj przątkę, którą powinienem rzucić, a jej nie rzuciłem. Na chwałę Skellige! No zobaczymy, co z tego wyjdzie. 32 punkty. Taką mamy różnicę w punktach. Siu, 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 siu. Ja wiem, że to bardzo duża różnica. Klucznikiem. 15 punktów. Słabo. 32 to dość dużo. Boję się, że on będzie chciał na nas gryźć. Wiecie co? Już niedługo, siostry! Odsećmy się z tych wiedźm. No i teraz jest różnica tylko 10 punktów. Także korzyść mamy. No, co tam wymyślić, koleżko? Cały czas zależy nam na przewadze kart. Tak w ogóle to mamy wszystkie złote karty. Praktycznie, bankowo. A, i problem w ogóle ze srebrną kartą, no tak. No to świetnie. Trzeba by było wymienić Uzrela albo Nekurata. Ja bym zresetował jednostkę. Rzucił ją gdzieś tu. Oj, tak. Dokładnie. Również możemy się popawić w boostowanie. A ten tu czego? W co nam przywali? Bije srogo. Bawimy się tak. Z drugiej strony mogę mu zrzucić na dół. Ale... to miało chyba by większy sens, powiem szczerze. Więcej punktów byśmy mieli. Co on ma? 11, 15 punktów. Dobra, 16 punktów. Miruna nie. Zwaliłem to trochę. No i tak srogo zwaliłem.
Czy ktoś powiedział sklep? Siła bazowa 25. Okej. Dobra. No sklep użyty. Niestety trochę nie tak, jakbyśmy chcieli. Mróz wywalamy. Dobra. Panie, panocku. Klucznik się przyda, nie powiem. Będzie całkiem niezłą opcją. Ozrel też jest niezły. Mamy gulę. No, z tymi punktami możemy nieźle tutaj poszaleć. Dobrze, zróbmy tak. Pas. Niestety większej przewagi kart nie będziemy mieli, więc bardzo możliwe, że Miruna nam nie wejdzie. Morgwarg. Morgwarg z dziewiąteczką, no dobra. Pewnie mu przyszedł dopiero w tej rundzie. Dokładnie. Ta runda wygrana, 1-1. Szczerze to ja bym go nie wymieniał. Nie wymieniałbym go absolutnie. Rzuciłbym Archę Spora. Tak, rzućmy Archę Spora i będziemy mieli DAO. Archę Spor, DAO. Witaj. Chciałbyś rzucić okiem ten na jak się wzmacnia tutaj. Niech go tam leje na Archę Spor. Później będzie DAO. Ewentualnie, żeby oberwać. Mamy całkiem spoko karty. Myślę, że jest duża szansa na wygranie tego. A mówiłem, że będzie warto. Zobaczymy, jak wyjdzie na końcu. Zauważcie, że ten Ozrel, ten Ghoul i Klucznik to naprawdę są duże jednostki. Dobrze, rzućmy sobie tak DAO. Niech on tam sobie strzela. On nie chce tego Archespora nam uszkodzić, bo oberwie za 4 punkty. Z tego względu, że jest zemsta. Okej, strzela sobie. No 21 punktów przewagi. No niestety, ale musimy już zaczynać powoli. Też wilkołak, niech będzie wilkołak. Jeszcze rzućmy wilkołaka, później będzie ghoul. No. Okej, okay, wszystko rzuca, widzę, na jeden rząd. 11 będzie, myślę, że spoko. Zjedzmy sobie 11, mamy 15 punktów. Także tutaj jesteśmy... Już, powoli go doganiamy. Z uzdrowienia, co może rzucić z uzdrowienia? Co on tam rzucał? Co to było? Już nie pamiętam, jaką złotą kartę miał. Szczerze powiedziawszy. Okej, okay, him. No. Co mu him da? Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. To jest na naszą niekorzyść. Zdecydowanie. No tak trzeba. Tak trzeba. Myślę, że zjemy tą 13, tak? Także są dwie 18 na stole. Cały czas Archerspor nam strzela. Nie chcesz płacić w złocie, to zapłacisz krwią. Tylko że to jeden. Kurczę, boję się, szczerze powiedziawszy. W kręgosłupie. Mam małą nadzieję, że się uda uwalić mu tego Ozrela. Patrzcie, na przykład teraz. Naiwność jest. Rzucamy Mirunę. Może ona coś zrobi. Trzymajcie kciuki. Jeżeli Miruna wejdzie, to przegrał.
Ups. Szczerze, nie pamiętam jaką miał kartę. Cholera, przeniesie! Farci tu jedne, no. Dobra, niestety, ale przegraliśmy. Kurczę, Bela, no. To jest kara za słabą grę. Niestety. No ale graliśmy do końca. Także właśnie w tym deku warto mieć przewagę kart. Tutaj źle zrobiłem, że... mogłem spasować wcześniej po prostu. Za późno, za długo grałem, no i ona spasowała i niestety nie było tutaj przewagi kart. Szupa mógłbym wtedy rzucić na przykład z czwórką, miałbym jakąś przewagę i tak dalej, i tak dalej. Nie zrobiłem tego, no i tutaj moja wina spowodowało, że dostałem w ciry. Ale mimo wszystko bardzo polecam wam ten deck. Jest dosyć ciekawy, fun deck. Fajnie się nim gra, rzucić na turniejach. Nie zobaczycie go raczej, ale do pogrania gwinta tak rekreacyjnie myślę, że spoko. 12 ranga, w ogóle nie grałem rankedów, więc muszę wieczorami trochę nadrobić gwinciora, a już mamy połowę miesiąca. Myślę, że ile mamy? Jeszcze jakieś 14-13 dni i będzie koniec sezonu, więc trzeba ruszyć tyłeczek w troki, nabić tą 19-20 rangę. Trzymajcie się, do zobaczenia, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki, że oglądacie do końca. Kto ogląda do końca, ten otuchi. W komentarzu prosiłbym. No i co? Do następnego. Piszcie również, co byście chcieli oglądać na kanale, co wam się podoba. To mnie nakręca, motywuje do działania i do robienia wam przyjemności. Oczywiście ja czerpię przyjemność z grania, ale być może chcielibyście coś obejrzeć, zobaczyć, w co gram, jakoś, nie wiem, challenge, cokolwiek w gwincie, może kogoś zaprosić. Chętnie posłucham się was. Do następnego odcinka. Otuchi, ojciec dwójki dzieci. Pozdrawiam, cześć.